Trzeba się malo i rokę z tej strony. Powiem, no, jest głośno. Helikoptery nad nami. Drony też widziałem. Także rozpoczyna się. Zresztą, zobaczcie sami. Będzie ciężko przełączać, bo ręce zmarznięte, będą moje zimno. W całym mieście policja. Słoneczko. Znowu stoimy. Nic nie widać. Ciężko się teraz będzie chodzić z parasolami i przechodzić przez tłum, to będzie przerąbane. Próbujemy z drugiej strony. Trzeba. Uwaga, uwaga. Strajk rolników, Warszawa. Jesteśmy na placu Zawiszy, chyba czy jakoś tak, chuj wie, coś się w okolicach. Spróbujemy tam do centrum się dostać. Słoneczko. Aha, zrobimy kordon. Odżylają. To wygląda. Okej, ten chyba nie przejdziemy. A to zróbmy coś innego. Tam do środka można wejść? Nie ma szans? Nie można. A z jakiego powodu mogę wejść? Nie ma. Jest tak przyzwyczajony. A, czyli już powiedział. Okej, okay. Dobra. Jeszcze raz? Prowadzę do działania policji, nie mogą się grupy łączyć. Nie ma przejść. Okej. Okay. Nawet jako dziennikarz mogę przejść? Dobra, no to poszukamy. Co? A, co? Ja nie przejdziemy. Jaki rokes gdzieś może nie wyjść, no bez jaj. Jak nie z tej strony, to z innej. Szukajcie, a znajdziecie. Sorry. O, no, jestem. Siemano. Cześć. Co się dzieje? Co się dzieje, bo jesteś dłużej? Nie jestem chwilę, nic wielkiego się nie dzieje. Tam oczywiście banda trzyma ludzi, nie? No widziałem, ale wystarczy obok przejść. Słuchaj, ja wiem, o co chodzi. No i spoko, ja też. Jak nie staję, to jak nie staję, to znam cię, to nie? Dokładnie. Przyjdź do hotelu. Sorry? Szkoda, że pada dzisiaj, ale cóż. Uwaga. Sorry. Thank you.
Sorry. Sorry. Przepraszam. Przepraszam. Sam. Sorry. Jeszcze się trzeba, przepraszam. Przepraszam. Sorry. Sorry, sorry. Sorry. A pierdolę. Przepraszam. Sorry. Przepraszam. Już blisko, ale jeszcze. Sorry. Da radę przejść? Wracam. Wracam. Ale właśnie, szybienice. Też jest lipa, wszystko zatkane. Jaka, w jakiej gazet, czy w jakiej chce? I rok jest sława. Zapraszam na YouTube, Facebook. Sorry. Policja. Ole, zakładajcie te maseczki. Nie, no protest w maseczkach, ciekawie. Jeszcze raz jestem na takim proteście. Przepraszam. Postawa! Ciężko się chodzi wśród parasolów. Oni tutaj są, tak? O, tutaj są już. Dobra, przepraszam. 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 Sorry, bo chciałbym tam nagrać, wiesz? Żeby była możliwość.
Siemaneczko. Siemano, siemano, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Ale dziwne protesty, nie? Bardzo, w kagańcach. W kagańcach, tego jeszcze nie widziałem. Manifestacja kagańcowa. Tak, tak. Ale tak nawołują ze sceny. Tak, ze sceny, tak. No ja słyszałem właśnie, że... Niniejszym, jako organizator, odbieram kolejne zgromadzenie! Dobrze, tu mamy komunikat od policji, że musimy po kolei otwierać. O, Piotrka widzę. Jako Marek Miszko, jeden z... A, sprzęcik jego widzę. Też otwieram. Także... Sadek, otwierasz? Idziemy? Idziemy do... W imieniu rolniczego PZZ-u otwieram nasze zgromadzenie. Tak. Kochani, mamy 6 zgromadzeń. Sprawa techniczna, ale bardzo ważna i proszę was o uwagę. Mamy 6 zgromadzeń zgłoszonych. Idziemy teraz pod Sejm i dzielimy się na 6 grup. Zastosujcie się do poleceń moich i policji, która nam pomoże podzielić się na 6 grup, które będą oddzielone nieduże głośniami. Tak, ale, ale to Morawiecki mógł zrobić ten, przecież tą, no, ten manifest, tak, ten protest. Legalnie odbyć się od początku do samego pierdziele. Końca. Pierwsze zgromadzenie pójdzie za samochodem. A jak zaraz zrobimy odstęp, że tylko 2 osoby mogą, to będzie 15 tysięcy grup po 2 osoby, tak? 100 metrów. Proszę też i jeszcze o takich nieużywanie pirotechniki, żeby nikt nie miał po naszej manifestacji żadnych problemów. Idziemy spokojnie pod cel, a później na spotkanie z panem premierem. Bo on mogą nas przez to, że jesteśmy normalni, że nie mamy kagańców, nazywać mącicielami. Wszystkie, bo pojawiają się takie sugestie w przestrzeni publicznej. O przekazanie tej cyrk, informacji panu uczciwie, premierem. No myśmy już dzisiaj kolejny mamy dostali, nie? Tak, tylko on nie powiedział w jakiej kwocie. Będziemy to istotne? Nie, dla mnie już nie. Nie, dla mnie też. Ale interwencja super, obejrzyj się potem parę minut. Świetna interwencja. No to będę patrzeć. Policja pomoże, władza pomoże, wszyscy pomogą. Tak, z Kaczyńskim na czele, jak pan mówi. No? No, oczywiście znam. Tak, 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 tak. Chciałem was zaprosić. No nie wiem, czy wskazał. Tak, tak, ale zawołał policję, ale żeby nas, tak, żeby nas koncentrować. Ja jem żelki. Masz żelka? Mam żelka. Proszę. I Rokes dla was stosuje triki żelkowe? Tak. Na manifestacji kadencowej? Tak. No, ale jak tu inaczej? No przecież chłopie. Dobrze ponagrywać, no a wiesz, żebyśmy zakończyli w pierwsze 15 minut, to lipa, nie? Aha, zobaczcie, już grupy podzielone. Próbujemy trzymać szyb zwarty. Tak. Czyli policja pomaga. Okej. Okay. A, my jesteśmy w pierwszej grupie rzeczywiście. Policja odgrodziła. Tak. Dobra, to się trzymajmy blisko. Jasne, no. Się razy. Że razem nas mają zwinąć? Dziwnie się czuję. Bo to i tak teraz parasole, no to w ten sposób pogadamy, bo nic nie widać tam. Dziwnie się czuję. Wszyscy zamaskowani. Policja pomaga protestującym. Nieźle. Normalnie. Nieźle. Ale zobaczcie, coś wam pokażę. Złapać. Dystansą? No stary, co ja tu mam filmować? Chodźmy, wybijmy się na bok gdzieś.
piąteczka, zajebiście. Wszyscy w tym kraju mają przerąbane, czy to są rolnicy, czy to przedsiębiorcy, bez różnicy. Ale fajnie, że rolnicy są. Szkoda, że zamaskowani, nie wszyscy, ale jednak większość tak. Ja ze Sławkiem. Znaczy ja nie wiem, co z tymi maskami, o co tu chodzi. Ponoć organizatorzy tutaj właśnie apelują o to, żeby zakładać maseczki. Zakładać kagańce tak naprawdę. Bo to jest symbol tego, że masz siedzieć cicho na dupie. Ja jestem w szoku. Organizatorzy Agrounii mówią, zakładajcie kagańce. Chodźcie z nami, policja nam pomoże. Coś w końcu rusza z miejsca, bo na razie przez tą ścianę to jest ciężko przejść. Siema! Siemano! Za czym protestujecie? Co tu się dzieje, stary? O, to już wiesz. No właśnie, wiesz co, dziwi mnie to, że wszyscy są kurwa w maskach. O co tu chodzi? Nas też to dziwi. I to bardzo. Ja pierdolę. Powiem ci, że miałem nadzieję, że będzie inaczej, no ale niestety. Ale wiesz, jak słuchałem, jak tam Agrounia się wypowiadała, żeby zakładać te kagańce na ryj, to mówię, tak, kurwa, uszczypli mnie, nie wierzę. No, o co tu chodzi, no, nie? No, część się nie zgadza z tym, ale widzisz to. Ale policja nam pomoże. Ja się zgadzam, trzymam maskę. Może? Ja się zgadzam, mam maskę, powiedzę założoną. No tak, ale to nie jest maska, to kaganie. Tak. Poddajemy się temu, jak nic. Zrobili terrorowi. Tak. Władzy. No niestety, niestety, ale tak to smutno tu wygląda. Nie, ale robisz bardzo dobrą robotę, będzie. Obserwujecie to, jest super. Staram się, jak mogę, no. Znaczy w zasadzie staram się, jestem sobą i tyle. Dobra, dziękuję, Larka. Widzicie, naprawdę tylko nieliczni. A reszta te kagańce. Dzięki. Muszę łazić z parasolką, mam stłuczony telefon. Przepraszam. Ja spróbuję na bok wyjść, zobaczymy co się... Przepraszam? Sorry? Sorry? Zblokowali. Oni nam pomogą. Pomogą nam. Słuchajcie, hitem jest to, że organizatorzy powiedzieli, że ludzie bez kagańców to są prowokatorzy. Czyli zobaczcie, jak Agrounia, no ja pierdzielę, no napuszcza kagańcowych na wolnych ludzi. Coś mi tutaj śmierdzi. Rola. Jesteśmy na szpicy.
Ale wiecie, mimo wszystko rolnicy są. Jako grupa społeczna to będą mają większe jaja niż... O właśnie, niż wiecie kto. Przejdźmy na samą szpicę. Ze strony nie przejdziemy. Po to, żeby spacyfikować wroga, który może używać także innych niż tam, tam, tam. Aha, dobra, sorry, sorry. Widzę pewną lukę. Przepraszam. 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 A ty spokojnie, ja z boku tylko nagrywać będę, wiesz? Tak, spokojnie, jako dziennikarz to, to tylko chcę pokazać, tak? Dziennikarz, no bez jaja. Niezły widok. Ja nie mogę w to uwierzyć. Nie, nie, naprawdę nie mogę. To jest najdziwniejszy protest, na jakim kiedykolwiek byłem. Co tu się dzieje? Czy wy to widzicie? Widzicie to samo co ja? Policja wzięła w kordon cały tłum, tam jest następna grupa. Siema, siemanko. Gdzie jest? Z lizakiem, tak? No, nie się bałem z lizakiem, no ja... jestem sama, to z lizakiem. Ja żelki jem, wiesz, także... Gdzie reszta? Co Tobias kupił w kordonie? No, zobaczcie, no to jest paranoja. Idziemy do następnej grupy. Tak, prowadzą ich jak bydło. Dokładnie. Bardzo cenna uwaga. A ja nie jestem bydłem i nie dam się prowadzić. Także zawsze chodzę swoimi drogami. Pozdrawiam panowie. Ciekawe, czy wszyscy po polsku mówią. No tak, dla mnie to jest niewyobrażalne. Zobaczcie, tutaj jest następna grupa. Jest zachowany odstęp, są maseczki. O co tu do jasnej cholery chodzi? Jestem pod dużym wrażeniem organizacji. Naprawdę, pod ogromnym. Wszystko tak, jak ma być. Muszę tylko odstępy zachować i... Słuchajcie, powiedziałem, pokaż swoją prawdziwą twarz. O, jest i Piotrek. Siema, siema, Piotruś. Wczoraj dałem ci ten... Nie rozmawiam z prowokatorami, pozdrawiam serdecznie. Właśnie, ja chciałem z tobą... Jaki prowokator? Jeżeli nie odejdziesz ode mnie, dostaniecie gazem na ryj. Spierdalać mówię, spierdalać panowie, spierdalać. Tak się zachowuje osoba, która... Tak, strzel gazem. Odejdź kurwa prowokatorze, bo ci zapierdolę gazem. Czy ja cię sprowokowałem czymkolwiek? Chciałem się zapytać. O co? Chciałem się Piotrek zapytać. O co? Ale ja nie rozmawiam z prowokatorami. Ty nie musisz rozmawiać, to posłuchaj. Chciałem ci tylko powiedzieć, że jeśli chcesz, to mogę ci wszystko wyjaśnić. No to zadaj pytania, może, zdawaj. Dawaj Piotrek.
Idź stąd, kurwa! Nie rozmawiam z prowokatorami! Powiedziałem, przeproś Justynę Sochę, bo zachowaliście się jak pierdolone smaciarze! To, co zrobiliście! Jesteście, kurwa, prowokatorami, jesteście bliżej nieokreślonymi typami! Zachowujecie się jak, kurwa, jak jawne dupki! Dlatego, bo cię, kurwa, nie chcę znać! Spierdalaj ode mnie, rozumiesz? Odejdź, będziesz potraktowany jak prowokator, jak troll! Tak do mnie, Piotr! Bo co, kurwa? No i takiego idola, kochani, macie. Takiego idola macie. Ja to tylko w ten sposób skwituję. Nic więcej po prostu chyba dodawać nie muszę. Tak, ja powiedziałem właśnie niedawno, że będą pokazywać swoją twarz. I właśnie to robią. Sami wiedzieliście, czy to była prowokacja, czy po prostu chciałem porozmawiać. Ja nie wierzę, medytacja działa jak jasny gwint. Następny pokazał swoją twarz. Także szok. Ja jestem pod wrażeniem. Wychodzę z gównoburzy. W całkowitym spokoju. Nie będę w tym na pewno uczestniczyć. Nie będę z Biedką rozmawiać w ten sposób. No co? Słuchajcie, no chciałem, żeby mi zadał pytania, żeby rozwiać wątpliwości. No nie zrobi tego. Tak jak w wczorajszym nagraniu mówiłem. Chociaż miałem nadzieję, że tak będzie. Tak się zachowuje HWDP TV. Jak widzicie, no nie ma żadnych prowokacji. Wypierdalać, tak już gdzie pracował? Elo, dobra, okej. Okay. Już widzieliście, o co kaman. Także teraz wam pokażę coś. Pokażę coś nowego, no ale i coś innego. Tak się dzieje, słuchajcie, jak ludzie kłamią, a potem spotykają się z prawdą. No co ja mam wam powiedzieć? No chciałem porozmawiać, wyzwał, no i tyle. Jak to skomentujesz? Ja wam tak powiem. Wczoraj nagrałem nagranie, zapraszam właśnie na Irokeslava. 3 dni temu poszła medytacja potężna, pokaż swoją prawdziwą twarz. No i co ja mam powiedzieć? Ja jestem w szoku, kurde, wszyscy pokazują swoją twarz. Jestem pod wrażeniem niesamowitym, także sami widzicie, kochani, kim jest Piotrek. Oczywiście ja go nie oceniam jako całość, ale po tym zachowaniu powiem szczerze, że jestem przerażony. Nie spodziewałem się takiej agresji. Nie wiem. Jeśli chodzi o ocenę tej sytuacji danej, to człowiek nie powinien się tak zachowywać. Uważaj! O, no właśnie, jak się kameruje, to potem słupki się kopie niestety i tak to wygląda. Także Sławek wykonuje bardzo niebezpieczną pracę. Robi dobre ujęcia, ale ryzykuje dużo. Dlatego ja wolę mieć słabsze ujęcia, a kochones całe. Zobaczcie sobie wczorajszego mojego live'a. Wtedy zrozumicie wiele a propos tego pokazania swojej prawdziwej twarzy. No ale w takim kraju żyjemy. Oczywiście, że się najadam. Słuchajcie, ja nawet się nie zdenerwowałem. Nie, taka osoba nie jest w stanie mnie z równowagi wyprowadzić. Już teraz. Kiedyś by było inaczej, bo by nas zwinęli już z tego tłumu. I ktoś by zginął. Ale teraz jest okej. Sobie ją wytłumaczcie.
Będzie tu dużo prowokacji na pewno. Podejście i porozmawianie z kimś, że na pewno nie jest prowokacją. Tak, ja też zauważyłem właśnie, bo spojrzałem wczoraj, jeśli chodzi o transmisję Piotka, no to rzeczywiście jest tam agresja. Ale może być po prostu, on może być taki być, tak? Taka chodząca adrenalina. Nie oceniam, słuchajcie, sami ocencie. Ja temat zostawiam i idę dalej, tak? Ja mogę rozmawiać z każdym, jeśli ktoś chce rozmawiać, a nie wyzywa mnie od razu od kurew, nie znając mnie, tworząc jakieś niewyjaśnione historie, pisząc fałszywe maile, nie ode mnie, mam inny adres mailowy, założone sobie fake konto, albo Piotrka ktoś po prostu wsadził na minę, bo tak może być, no bo nie chce mi się wierzyć, że on to celowo robi. Także mam nadzieję, że został wsadzony po prostu na minę. Kochani, prosimy, żeby zachować trzeba odpowiednią postawę. Gdzieś mam, no czekaj. Z Warszawy jak gęsi, każdy swoją stroną. Idźmy równo, wszyscy za banerem. Uszanujcie organizatorów, uszanujcie to wszystko. Wiemy, że każdy chce być z przodu, z boku albo w swoim ulubionym miejscu. Przejdźcie na bok za ten piękny baner. Przejdźcie na bok za ten piękny baner, który przywieźli tutaj rolnicy. Uszanujcie pracę organizatorów. Uszanujcie to, że chcemy, żeby nasza manifestacja była pięknie postrzegana. Spójrzcie na tego człowieka. On nam macha. On nam dobrze życzy, Warszawia! Czy w manifestacji chodzi o to, żeby była dobrze postrzegana? Ja nie wiem. Kochani, przejdźcie tutaj! No chyba, że tu są inne priorytety całkowicie. Uszanujcie, że ktoś postarał się, by nasza manifestacja mogła pięknie wyglądać. Żeby mogło być piękne hasło na początku. Prosimy o ładną, energię. Tak, pojadę na bra po braunie, bo jest politykiem, no i co ja wam mam powiedzieć? No jest częścią systemu, elementem gry. Robi swoją robotę, wykonuje ją bardzo dobrze. Zbiera elektorat. Gdy będzie elektorat za duży, to nagle okaże się, że będą podziały. Siemano, siemano. No tak to wygląda, no przecież to nas serwują od 30 lat, tak? Chyba tak, chyba chodzi tylko i wyłącznie o prowokację. Dam mi sobie? Okej, dziękuję. Muzyczka uspokajająca. Ja no byłem na protestach u Justyny. No to powiem szczerze, jest przepaść. Jest przepaść. Z tego co widzę tutaj i tam. Siemka. Już nie wiem, gdzieś jeszcze tu jest cyrk. Tu już jest istny cyrk. Już zapomniany. Damy prorok i kapłan dziś. Zabłąkani swoich dróg nie znają. Czy to może wszystko się śpi? Nowy film,
Sorry, ale jest gad, deszcz, zimno, szczęście parasola nie potrafię utrzymać. Słuchajcie, nie wchodźmy w politykę. Każda partia, ugrupowania, poseł, który wszedł w politykę, to albo nie żyje, albo się sprzedał. I jedno z dwóch. A propos, jak jesteśmy na proteście rolników, to Leper się nie sprzedał. Ale sami wiecie, jak skończył. Prowadzę całkiem poza, żeby wam pokazać cały przód. Jak to wygląda z przodu? Do momentu prowokacji to zakładam, że będzie wszystko spokojnie. Jak tam chłopaki? W porządku wszystko? Super. Spokojnego dnia wam życzę, naprawdę. Warto z ludźmi gadać. Wszystkimi, ale warto rozmawiać, a nie rzeć się na policjantów, czy na siebie wzajemnie. Nagrywamy jak zawsze, żeby nie było. A kim jest Piotrek? Powiedzcie mi, kim jest Piotrek? Kumaci wiedzą, a nie kumaci mnie nie interesują. Każdy ma tam prawo do swojego zdania, wyrażenia swojej opinii. Nie mam powiem. Ja jeszcze takiego protestu nie widziałem na oczy. W życiu nie widziałem czegoś takiego. Ale to nikt nikogo nie chce udupiać, ludzie, o co wam chodzi? Parada miłości. Zajebiście nazwane, parada miłości. Gdyby Piotrek pokazywał prawdę, to chciałby chyba ze mną porozmawiać, prawda, czy nie? Czy tu jest coś nie tak? Chcę jego panom właśnie odpowiedzieć na wizji, na zarzuty. Jeśli chce, to możemy się poumówić, nie ma problemu żadnego. Prawdziwą twarz. Ludzie to będą robić, sami zwrócicie na to uwagę. A teraz wam pokażę
Jak wygląda ten protest? A pamiętam to miejsce. To jest ten most, w którym został nagrany filmik, jak przełamać kordon policji 8 sekund, czy tam 5. Aby strajk przedsiębiorców. Tutaj jest rzeczywiście spokój, wszyscy zakogańcowani. Dziękuję. Siema, siema. No to słuchajcie. Na komentarze o Piotku ja nie będę teraz tutaj odpowiadać, bo to jest bez sensu. Nie dam się sprowokować. Także ten temat pomijam. Celowo, żeby była jasność. Mógł porozmawiać, mógł wyjaśnić, nie chcę, jego problem. Nie, gdyby ci ludzie chociaż ściągnęli te maski, to już by było dobrze. Nie będę tego komentował, bo nie wiem jak to mam skomentować. Naprawdę nie wiem jak. Mi by było wstyd nosić po prostu, nie wiem, flagę w masce. Nie, to jest... Na razie to jest szok. Jakaś przerwa 300 metrów i następna grupa. Ja naprawdę nie wierzę. Podejrzewam, że tak jest 6 grup z tego co mówili. Następną grupę nie czekam, bo to tak samo wygląda, tylko nie mają tam nagłośnienia samochodu i wszystkiego, także wezmę was na dyskotekę. Tak, teraz Kazik leci. O, kobylin bez maski? Ło! Tutaj spotkać, ale naprawdę nielicznych. Witek Łuczyk ulicy. Ale rolnicy też powinni wiedzieć, wiecie co.
Dlaczego te maski, skąd się trafiło, po co? Do Londynu, do tych Brytyjczyków synów. Matka Polka już nie karmi, nie mam za co żyć. Już trzydziestka mnie przegania, a ja ciągle bez mieszkania. Dobrze, że lodówka pełna to rodziców gest. Czekają. Bo mamą rządzą Żydzi. Może fundy zmienią kartę, może tutaj mi jakiś bardzo życie do mnie się uśmiechnie i zawoła hej. Niewolnicy nowej ery, wszyscy darmo wykształceni, przed królową spodnie zdjęli i jeszcze cieszą się. Ty złożyli broń bez walki, tańczą jak w teatrze lalki, lekko życia odejdzie za generacji tej. Protesty zatrzymał. Jedna wola być, no chłód jest pijani. Na kolanach się myśli, bo liter pogar. Ja tak jeszcze nie podrabię, rząd nie na to krew. Wszędzie trzeba żyć i walczyć, nie, nie poddam się. Nie poddam się. Nie poddam się. Pamiętaj, pamiętaj. Masz serce wolności. Zastanawiam, gdzie są przedsiębiorcy, gdzie jest reszta grup społecznych. Wszystko osobno. Dobra, zostawmy już te kagańce, bo nie będziemy cały czas o kagańcach gadać. Naprawdę kraj jest na kolanach. Z drugiej strony rzeczywiście, słuchajcie. Ja bym nie wiem, jak to skwitować. Nie wiem, brakuje mi słów, żeby to po prostu skomentować. Siemano, w oczach widzę uśmiech, no ale niestety tylko w oczach. Jest to festyn, to by nie było nic złego, gdyby to był zrobiony fajny happening. Ale cóż. No racja jest to, że tak, to jest zagłada polskiej wsi. Jak tutaj ładnie jest pokazane. Thank you.
Cofnijmy się. Właśnie nie wiem, co masz mama. Straszny brat. Siemanko. Śledzę cię, tak. Cieszę się, że jesteś. Tak. I to jeszcze z takim pięknym, miłym uśmiechem. Cała strona prawa za baner, proszę, żeby to był porządek. Chody! Wszyscy równo za baner. Proszę wyrównać wszyscy za baner. Żeby to miało ręce i nogi. Gdzieś koło, nie wiem, 12, 2, będziemy złożyć pisma. Adam adwokat przygotowywał. Będzie się działo. Oczywiście, Marcin to cudowny człowiek, gdy pojechałem do Karpacza, ugościł mnie u siebie. Wiecie, no, o żadnych postulatach tutaj nie mówią. Może tam pod Sejmem będzie mowa, także słuchajcie, dajmy czas. Ale jest to no, tak zaplanowane, tak zorganizowane, że naprawdę musiał się wysilić. Czuję, że ten proces trochę potrwa czasu. Ze względu na to, że to jakaś przerwa techniczna chyba, żeby znowu policja poślizgała to tak, jak się należy.
Pozdrawiam, Mat. Na YouTubie. Proszę bardzo. Przyjechałem teraz z Radnikami z Krakowa. Kraków, tak? Tak. A to blisko mnie. Tak? No, a ja zorę tak ze. Same tamte okolice. Normalnie chodzę bez maski, ale teraz nie chcę, żeby mnie blokowali. Nie blokują, spokojnie. Tak? Ja chodzę normalnie, także nie ma problemu żadnego. Ja sobie chyba pójdę dalej. Tutaj na razie się nic nie wydarzy, nie ma takiej możliwości. Może pod sejmem coś będzie. Ale nie ma nic tutaj do pokazania. No prawda jest taka, że polskie rolnictwo leży, przepychają wszystko, co się po prostu da. A naprawdę chcą zawalić całe nasze państwo. Ale w ten sposób to naprawdę tutaj nie damy rady zmienić. Nawet gdyby tu, wiecie, nie wiem, palili, coś nie wiadomo, też by to nic nie zmieniło. Nie tędy droga. Można działać jak zawsze na parunastu płaszczyznach. Pałac kultury, no i na proteście również kulturalnie. Przynajmniej dobrą muzykę dobrać do tego wszystkiego, to byłby zajebiście, nie? No a tak, no nic nie poradzimy. No nie, no słuchajcie, w 10 minut przeszliśmy jakieś 200 metrów. O, istny szok. Czekajcie, kamerę odwrócę. Kto? Kto? Na kwarantannę. Żartujesz? No. Dobra. Ja pierdzielę, premier nie spotka się z rolnikami, bo poszedł na kwarantannę. Przypadek? No właśnie, szok. Ja powiem wam, jak tą całą sytuację oglądam, to... To śmiać się chce, a zarazem płakać jednocześnie. Tak tej iskry raczej nie zapalimy. Ja czasem się zastanawiam, czy po prostu odpuścić, jak ludzie dostaną w pierdol, to automatycznie może wtedy zaczną myśleć.
na Facebooku, na YouTubie. Ta czerwona ikonka Iskra z Polski. No, wiesz co, nie chcą doprowadzić do tego, żeby była energia, bo doskonale wiedzą, co się może tutaj stać, jak się ludzie wkurzą. Jak to podbiją energetycznie. No ale... Znaczy, tak naprawdę cała polityka to jest system. Pomyślę, mówię uczciwie, obserwuję, czekać jest. Zamieszanie? Stracić wiarę w ludzi. Jak ludzie jeszcze mogą nie widzieć tego, co po prostu w tym kraju się dzieje, tego cyrku? Ogólnie na świecie, bo też teraz nawet nie patrzmy na nasz kraj. Ostatnio jak ludzie te glojówkę wylali, czy glojowice po polsku. Bo jechane jest ogólnie. No to było coś. Myślałem, że tu przyjadą właśnie traktorami. A tu dupa. To jest tak spokojnie, to aby ktoś używał infradźwięków. Bo je można używać do tego, albo żeby tłum sprowokować. Albo... Ma się uspokoić. Władza w telewizji pokaże, jaki ładny proces został zrobiony przez rolników. Pójdzie to zapewne w mediach głównego nurtu. Jak to wszystko pięknie wyglądało, nawet z góry. Po co helikopter? Helikopter może być po to, żeby nagrywać? Do mediów ujęcia, czy do policji, bez różnicy, gdyby coś się działo. Ale to się nie zapowiada na to, żeby właśnie tak było. Wiadomo. Uważam, że to jest manifestacja wolnych ludzi. Właśnie, czy to są rolnicy, czy to są przedsiębiorcy, albo jakaś inna grupa. Przede wszystkim to jest grupa wolnych ludzi. Ale co mam powiedzieć? Od Pałacu Kultury. Tam ten
most, który widzicie za dworcem centralnym, na tamtym proteście było przebiegnięte w jakieś 30 sekund, także tempo protestu było większe. Manipulacja społeczeństwem widzę, że sięgnęła zenitu. Bez zenit. Jedno upomnienie i blokada od razu jest. Chyba komuś przeszkadza. No ale cóż. Na chwilę wszystkie media zablokują i tyle z tego wszystkiego będzie. Także zapraszam wszystkich serdecznie na Polface. Ale tupa. To już są polskie wasze odpowiedniki Facebooka i YouTube. Że wkurza ten helikopter. Przepraszam. Słuchajcie, no chyba tak, bo nie będę tu pierwszy kłopot. Jest bez sensu, nie chodzi mi kurwa o pokazywanie. Jakby to nazwać? Przemarsz ludzi. Raczej tam nikt nie rozmawia. Wszyscy zamaskowani. Ja się tam boję wchodzić w ten tłum, powiedzmy. Nie wiem, czy przejdę pod Sejm, może wtedy coś odpalę. Jak coś się będzie działo. Szkoda mojego czasu, waszego czasu. No cóż. Do zobaczenia.